dzisiaj ten rejs promocyjny ma pokazać, co trzeba zrobić tak naprawdę w całym układzie rzek śródlądowych, torów wodnych i to, co będziemy chcieli zrobić. Jako samorząd województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, również kujawsko-pomorskiego swego czasu rozpoczęliśmy pracę dobre 6 lat temu na temat chociażby tego, w jaki sposób drogi śródlądowe mają wyglądać, jak mają być przygotowane do tego typu transportu. Tak naprawdę 6 lat temu rozpoczęliśmy chociażby starania o to, żeby rząd polski przyjął umowę AGN-u. Ona została teraz przyjęta i podpisana. To są nowe wyzwania dla rządu. Żaden samorząd regionalny sam nie podźwignie tego typu inwestycji, a te inwestycje są absolutnie konieczne i na Odrze, i na Wiśle. Dzisiaj chcemy pokazać, że jesteśmy w stanie popłynąć z kontenerami. Dzisiaj oczywiście będzie to rejs absolutnie próbny. Mam nadzieję, że nie będzie to ostatni rejs, ale też taki rejs, który rzeczywiście pokaże nam powagę sytuacji. Jesteśmy w miejscu, gdzie odbywa się przeładunek kontenerów. Tych kontenerów jest coraz więcej. Rozwija się port w Gdyni, rozwija się port w Gdańsku. Nie będziemy jeszcze przez najbliższe lata na pewno Rotterdamem, która w układzie transportu śródlądowego 45% kontenerów przewozi czy przepływa drogami śródlądowymi. U nas jest to praktycznie zerowy transport kontenerowy, czy Wisłą, czy Odrą. No i chcemy to zmienić, chcemy pokazać, że możemy to zrobić, chcemy pokazać te wąskie gardła. Te 9 dni na wodzie mają pokazać konieczne inwestycje, które trzeba poczynić w Polsce, żeby rzeczywiście towary z układu kolejowego i transportu drogowego przerzucić również na drogi śródlądowe. Jest to transport ekologiczny, jest to transport tańszy. Wydaje się, że te zobowiązania rządu polskiego, które zostały przyjęte, jeśli będą zrealizowane, to będzie sukces. My dzisiaj chcemy pokazać początek, chcemy pokazać, że można to zrobić trochę w innej formule, ale mam nadzieję, że da nam to też wszystkim dużo do myślenia i też nowe doświadczenia. Wiemy, że ciągle jeszcze wiele przed nami, ale wierzymy, że także taki rejsem, gdzie będziemy prowadzić także badania naukowe, bo na pokładzie są naukowcy z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, będą w czasie całego rejsu prowadzić badania rzeki, będą monitorować te wszystkie niekorzystne zjawiska erozyjne, które dzieją się na dnie rzeki. Będziemy poznawali rzekę lepiej, ale po to, żeby zapobiegać wszelkim niepotrzebnym zjawiskom, które mogą zastopować rozwój żeglugi śródlądowej. Kiedy kilka lat temu byliśmy w porcie w Dortmundzie i jeden z inżynierów tego portu opisywał nam sukces portu, mówił, że taki port śródlądowy wygenerował kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy. Jest to szansa także rozwoju ekonomicznego. Co żegluga śródlądowa może dać portowi Gdańsku? Da dodatkowe możliwości logistyczne, dodatkowe potoki towarów, które mogą być przeładowywane w porcie gdańskim. Nie jestem pewien, czy rzeczywiście będą to kontenery. Bardziej liczymy na ładunki masowe, ale no, zwiększy dostępność i atrakcyjność możliwości też uniwersalnego portu, jakim jest port Gdański. A czy dotychczas na zaplecze portu Gdańsk w głąb Polski cokolwiek pływa barkami? W tej chwili nie, dlatego że no nie ma takiej infrastruktury i nie ma też takiego zapotrzebowania, jeżeli chodzi o operatorów. A operatorzy tego nie robią właśnie dlatego, że nie ma infrastruktury. To jest trochę błędne koło. Natomiast otwarcie się od strony Wisły na pewno zwiększy taką możliwość i operatorzy znajdą sposób, żeby w sposób atrakcyjny, czyli tani, przewozić potoki towarów właśnie drogą śródlądową.